Dzień dobry, nazywam się Jerzy Nidental, jestem dyrektorem zespołu Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Szkoła, która kształci zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. W ramach kształcenia młodzieży w zeszłym roku szkolnym, dzięki przychylności władz województwa małopolskiego, powołaliśmy nowy oddział klasy pierwszej o specjalności piłka nożna w porozumieniu z klubem sportowym Wisła Kraków. 1 lipca objąłem funkcję dyrektora Akademii Wisły Kraków. Moim pierwszym jakby zadaniem i pomysłem, projektem było nawiązanie współpracy z Małopolską Szkołą Gościnności w Myślenicach. Przekazaliśmy tutaj naszych zawodników do nauki U17. Chłopaki mają możliwość rozwijania swoich umiejętności piłkarskich w bazie, która jest kompletna jak dla grup młodzieżowych, jak również, jak wiemy, trenuje tu również pierwsza drużyna. Baza sportowa szkoły, która jest bardzo dobrze wyposażona, oraz sąsiedztwo boisk treningowych Wisły Kraków sprzyjają wspólnym zajęciom. Młodzież może korzystać z naszego internatu. Rozwiązało to szereg problemów logistycznych dla tej grupy młodzieży. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę tutaj mieszkać. Internat jest bardzo dobrze utrzymany, w bardzo dobrym stanie są pokoje, jest czysto. Mamy blisko obiekt, w którym możemy trenować. Szkoła bardzo mi się podoba. Jestem z niej zadowolony. My jako nauczyciele mamy możliwość spotkania się z młodzieżą, która ma konkretne pasje, w tym wypadku pasje sportowe, które rozwijają z dużym powodzeniem. Jednocześnie są uczniami naszej szkoły i zdobywają wiedzę typową jak w liceum. Chłopaki w szkole mają stworzone warunki bardzo dobre do nauki, gdyż ja zawsze powtarzam, póki nie są zawodowymi piłkarzami, najważniejsza dla nich jest nauka. Tu, dzięki tej szkole, możemy połączyć naukę z grą w piłkę nożną. Mija obecnie pierwszy semestr współpracy i nauki chłopaków w szkole Małopolskiej Szkole Gościnności. Myślę, że ta współpraca dobrze funkcjonuje między nami. Cieszę się, że ten projekt dobrze ruszył i najbliższy kolejny semestr i kolejne lata również będą udane i to tylko pomoże nam wychowywać dobrych piłkarzy, dobrych uczniów i przede wszystkim dobrych ludzi.